Partnerem odcinka jest Lagri Warsaw, pierwsze i jedyne studio w Polsce oferujące zajęcia grupowe na megaformerach. Lagri to nie Pilates, a megaformer to nie reformer. Na megaformerze można wykonać ponad 1000 ćwiczeń całego ciała. Trening zajmuje 45 minut, dzięki czemu Lagri to najlepszy wybór dla osób, które chcą zadbać o siebie, a nie mogą poświęcić zbyt dużo czasu na aktywność fizyczną. To bardzo popularna metoda fitness ze Stanów Zjednoczonych, uwielbiana przez gwiazdy Hollywood. Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. W studiu ze mną jest Sandra Osipiuk-Sienkiewicz, fizjoterapeutka i trenerka oddechu. Cześć Sandra. Cześć, witam wszystkich. Jest mi bardzo miło, że przyjęłaś moje zaproszenie i zastanawiam się, co powiesz na takie stwierdzenie, pokaż mi jak oddychasz, a powiem ci no. kim <laughs> jesteś albo w jakim jesteś stanie. E, napisałam kiedyś coś takiego chyba nawet. Yy, wiesz, co? Rzeczywiście każdy z nas oddycha trochę inaczej, i ja zawsze mówię, że oddech to jest taką kalką tego, co się w nas dzieje, bo po prostu, co by się nie działo, to oddech zareaguje. I zresztą to jest zdrowa cecha naszego oddechu, że on reaguje. Więc jak kogoś widzę yy, i oczywiście przyglądam się oddechowi, to jakieś wnioski mogę zawsze wyciągnąć. Yy, jednak to, żeby wiedzieć, w jakim stanie jest czyjś oddech, to trzeba po prostu porozmawiać. Jednak ta wiedza na temat życia osoby, zdrowia tej osoby, czy objawów, z jakimi, z jakimi się boryka, to jest to, co nam najwięcej powie o tym oddechu, ale rzeczywiście oddech jest takim sygnałem. Zresztą jest to część komunikacji niewerbalnej, więc my przekazujemy też informacje osobie, która jest koło nas przez nasz oddech. Zresztą, może jako taką ciekawostkę powiem, że nieraz się zdarzało, że rozmawiałam, nie wiem, z aktorami, na przykład o tym, jak powinni oddychać w jakiejś scenie, żeby ten oddech oddał ich emocje. Więc myślę, że to jest też takie ciekawe, że to jest coś tak naprawdę bardzo naturalnego dla człowieka oddech jako element jego osobowości, właśnie. A ciekawe jest to, że o tym oddechu. Zaczynamy mówić coraz więcej, co uważam za bardzo pozytywne zjawisko, ale nauka oddychania, czy też poprawnego oddychania, mm -hmm. brzmi trochę jak nauka chodzenia, bo my wiemy, że nam jest to niezbędne i bez tego nie bylibyśmy w stanie przetrwać, ale jednocześnie bierzemy to za pewnik. Tak. Schodzeniem też jest tak, że czasami, właściwie może nie czasami, zawsze jesteśmy w stanie kogoś z daleka poznać po tym, jak idzie, prawda? Bo każdy ma charakterystyczny wzorzec chodu, po prostu każdy człowiek ma charakterystyczne swoje wzorce ruchowe. I oddech właśnie jest takim wzorcem. I tak samo jak w chodzie możemy zobaczyć, że ktoś utyka, tak samo w oddechu możemy zauważyć, że ktoś tak w cudzysłowie oddycha, więc utyka. Więc. Oddech rzeczywiście jest naturalną dla nas rzeczą, z którą my się rodzimy, ale dziecko też się uczy oddychać. Ten wzorzec od urodzenia do momentu, kiedy dziecko zacznie chodzić, ruszać się, też się zmienia. Chociażby niemowlę oddycha dużo szybciej niż osoba dorosła. Gdybyśmy my oddychali w takim samym tempie jak oddycha dziecko, to byśmy byli cały czas hiperwentylowani i prawdopodobnie byśmy mydleli non-stop, bo to byłoby tak szybkie tempo dla nas. Więc ten oddech cały czas przez na nasze życie się zmienia i różne czynniki i tutaj oczywiście najwięcej wpływ ma na to stres wpływają na to, że ten oddech może być zaburzony. Więc dochodzi do zaburzeń oddychania, i nauka oddychania to tak naprawdę jest reedukacja. Tak? bo ja zajmuję się reedukacją oddechową, czyli przywracam ten oddech, który towarzyszył nam i pojawiły się te wszystkie zaburzenia. No właśnie, bo z tego, co mówisz, wynika, że trochę życie nas uczy oddychać, bo nikt nam tego nie mówi, tylko różne sytuacje, mhm. nowe potrzeby, które musi spełniać, nie wiem, nasze ciało uczą nas tego, żeby te wzorce oddechowe zmieniać. Różne czynniki wpływają na to, że te wzorce mogą się nieco nie wiem, zaburzać, tak mm -hmm. jak ty to ujęłaś. Ale czy nie przydałoby nam się już wcześniej, może właśnie za dzieciaka mieć taką osobę, która nas przeprowadza przez te wszystkie etapy, nawiguje i dzięki temu możemy jako dorosłe osoby oddychać już na start tej dorosłości tak, zdrowo. w ogóle fajnie się składa, że o tym wspominasz, bo dla mnie osobiście nauka dzieci prawidłowego w siebie optymalnego oddychania, albo korzystania z oddechu, jest bardzo ważna. Do tego stopnia, że właśnie teraz jestem na etapie opracowywania, jeszcze taki jest tajny projekt, choć może jak będzie wychodził podcast, to już będzie wiadomo, właśnie z ćwiczeniami i technikami dla dzieci, żeby od dziecka poprzez zabawę wprowadzać właśnie te techniki. Bo oddech jest naszym wzorcem, ale też jest narzędziem. I... Dokładnie jest tak jak mówisz. Chciałabym, żeby dzieci wchodziły w dorosłość ze świadomością, że oddech jest narzędziem, że potrafiły z niego korzystać, bo świat jest jaki jest. Myślę, że raczej lepiej nie będzie, więc tych stresów jest coraz więcej, a stresem nie jest tylko sam stres w rozumieniu mentalnym, ale też warunki życia, w jakich żyjemy. Nawet żywność, to wszystko jest stresorem dla organizmu. Jeżeli my nie potrafimy Przywracać takiego balansu w naszym ciele czy w układzie nerwowym, to będziemy właśnie się zaburzać, tak? I tak zawsze mówię, że jeżeli dziecko nauczy się zarządzać stresem, to wyrośnie na zdrowszego dorosłego. I rzeczywiście oddech jest jedną z technik zarządzania stresem, i jak najbardziej dzieci powinny się tego uczyć, tylko wtedy używamy tego oddechu inaczej, bo. Tutaj mówimy o technikach, tak, o narzędziach, a w momencie kiedy już ten oddech jest zaburzony, to wprowadzamy właśnie tu reedukację oddechową. Więc to są zupełnie jakby inne techniki, inne ćwiczenia, które mają właśnie przywrócić ten balans oddechu. No właśnie, bo koncept oddechu jako narzędzia Mam wrażenie, że staje się coraz bardziej popularny. Więcej mówimy o treningu oddechowym, o cieszeniach oddechowych, o tym, co te ćwiczenia mogą nam dać, jak możemy zareagować w różnych sytuacjach. Czyli mówimy o tej takiej górnej warstwie korzystania z tych narzędzi, ale wydaje mi się, że żeby móc korzystać z narzędzi, to trzeba mieć bazę i wiedzieć, jak. Więc z jednej strony, z tego, co ty mówisz, mamy edukację wokół tego, jakie mamy te narzędzia, jakie stosować, no ale jeżeli ten oddech jest zaburzony, no to te narzędzia zakładam. Nie do końca zadziałają, bo pracujemy trochę tak. Myślę, ja sobie to tak wyobrażam, że kiedy idziemy na zajęcia sportowe, mm -hmm. od razu na poziomie trzecim, mm -hmm. jak jeszcze nie przeszliśmy pierwszego i, to i drugiego. To jest w, w ogóle naprawdę bardzo dobra uwaga, bo są techniki, może nawet nie techniki, ale całe metody, które są bardzo zaawansowane. I dokładnie jest tak, że zaczynają robić te metody osoby, które mają zaburzony oddech. Więc ich oddech nie będzie odpowiadał w taki sposób, jak zakłada ta metoda. Więc jest naprawdę grupa, może tu powiem z mojego doświadczenia, moich pacjentów, którzy próbowali różnych metod oddechowych, ale one u nich nie zadziałały, albo wręcz się po nich źle czuli. Tak, tutaj nie mówimy o poziomie takim, że jest udowodnione w badaniach naukowych, że coś jest szkodliwe, tak? to zupełnie nie o to chodzi. W badaniach naukowych raczej widzisz, że coś jest nieskuteczne. Bo jeżeli zostało źle zastosowane, no to nie miało prawa być skuteczne. I dokładnie tak jest, że ja uważam, że musimy mieć tą świadomość, że oddech może być zaburzony, że może przejawiać jakieś objawy w naszym życiu, i wtedy musimy zacząć od podstaw, od przywrócenia takiego zbalansowanego wzorca oddechowego, spoczynkowego. I dopiero jak mamy to zapewnione, ten fundament, to wtedy możemy. Eksplorować te inne techniki. Oczywiście są techniki, które są bardzo bezpieczne, nawet w momencie, kiedy ten oddech jest zaburzony, tylko też trzeba wiedzieć, jakie są te techniki. Dlatego myślę, że przez to, że ta cała branża, bo to już można mówić o branży oddechowej, się rozwija, tych metod mamy naprawdę coraz więcej. Ja nawet nie nadążam, żeby wszystkie, wszystkie znać. Mamy też większą potrzebę specjalistów, którzy się tym oddechem zajmują. I ja już od kilku lat, Szkole trenerów oddechowych. Więc, może w, w mojej jakiejś bańce jest już to oczywiste, że ktoś jest trenerem oddechowym, ale rzeczywiście ludzie czasami. Co? Trenerem oddechowym? Czym ty się zajmujesz? Nie, jakby po co? A to jest naprawdę potrzebne, bo to jest też taki sam element dbania o swój dobrostan, jak po prostu trener personalny. I tak samo idąc do trenera chcemy iść do kogoś, kto jest doświadczony, Dokładnie. przyszedł w szkolenie, a nie po prostu przeczytał książkę o tym, Dokładnie. jak zrobić trening. tak samo w przypadku oddechu. Ale powiedz mi, skąd mamy wiedzieć, albo jak możemy zidentyfikować, że nasz oddech jest zaburzony i w drugą stronę Skąd możemy dać sobie zielone światło, że ok, mamy ten odpowiedni, prawidłowy oddech, możemy iść dalej w stronę ćwiczeń bardziej specjalistycznych? To tak, pierwsza rzecz jest taka, że zaburzony oddech jest wtedy, kiedy mamy objawy. Więc jeżeli czujemy, się zestresowani, ciągły niepokój, zmęczenie, czyli to już. Yy, Okej, okay, 10% spoczywa. Dokładnie. Dokładnie. To możemy zakładać, że ten oddech będzie rzeczywiście zmieniony. Najczęściej jest to oddech przyspieszony, płytki, oddech zlokalizowany w górnej części klatki piersiowej, oddech, który w pogłębieniu wykorzystuje w dużym stopniu mięśnie oddechowe dodatkowe. Czyli jakbyśmy teraz chcieli wziąć głęboki oddech i czujemy, że nasze barki podchodzą do góry, napina się szyja. To bardzo możliwe, że właśnie najczęściej korzystamy z tego wzorca, a nie z wzorca przyponowego. Więc tutaj czasami się już rzeczywiście na tym etapie może przydać to, żeby ktoś to ocenił, kto ma w tym doświadczenie. Ale jeżeli odczuwamy zawroty głowy, bóle głowy, zdarza się nam, że mamy jakieś marwienie wokół ust, palców, nawet języka, drżenia mięśni. To, to wszystko mogą być sygnały świadczące o tym, że coś się z oddechem dzieje. Więc może to nie jest do końca oczywiste, bo zresztą nie możemy, możemy tego nie kojarzyć z oddechem bezpośrednio, tak? Bo większość osób, które są zestresowane i zmęczone, mogą doświadczać gdzieś y, podobnych objawów. To i tak oddech zawsze będzie zaburzony w takich sytuacjach. Bo jeżeli nasz organizm jest w stresie, to oddech będzie stresowy. I czasami nie, jesteśmy pewni, co było pierwsze. Czy, czy to oddech był zaburzony i się tak stało z moim ciałem? Czy może mentalnie byłam zestresowana i po prostu oddech zaczął generować takie objawy? Ale i tak w każdej tej sytuacji z tym oddechem należy zacząć pracować, żeby po prostu przywrócić lepszą jakość życia. Bo my tutaj mówimy o lepszej jakości życia. To nie jest tak, że jeżeli my będziemy źle oddychać, to. Umrzemy, <laughs> już mówiąc hardkorowo, ale oznaczać to może, że gorzej znosimy stres, po prostu niepokój, jesteśmy mniej odporni psychicznie, szybciej się męczymy, łatwiej chorujemy, szybciej mamy infekcje, nie wysypiamy się, więc to wszystko wsparte, wsparte treningiem oddechowym może złagodnieć, tak? czyli ta jakość naszego życia może być lepsza, yy, dlatego... Myślę, że zaczęcie obserwacji swojego oddechu to jest takie po prostu zastanowienie się nad sobą i takie świadome podejście do życia. Jak się czuję i co się ze mną dzieje. W kontekście stresu to jest bardzo ciekawe, co teraz powiedziała, że nie wiadomo, co było pierwsze. Bo też, miesiąc naszej rozmowy, zastanawiałam się, co oddech mówi o naszym stresie. Ale jednocześnie, w jaki sposób stres wpływa na nasz oddech, i to jest takie, taka niekończąca się historia, no bo ten stres był, jest i będzie. I zastanawiam się, czy odpowiednie oddychanie nie będzie w ogóle w świecie dbania o zdrowie takim, mówiąc po angielsku, game changerem, jeśli chodzi o dbanie o siebie i radzenie sobie ze stresem. Mm, moim zdaniem tak, bo się tym zajmuję. E, oczywiście, też każdy powinien indywidualnie sobie tego wsparcia szukać. Ja uważam, że oddech jest wspaniałym wsparciem, dlatego że my mamy łatwą kontrolę nad nim, albo łatwość kontroli nad nim, bo oddech jest zawsze z nami. E, przepona główny mięsień oddechowy jest mięśniem, na który my mamy wpływ. Nawet teraz, jak mówię, to robię to świadomie, że zmieniam swój oddech. Więc każdy z nas ma kontrolę nad swoim oddechem. I jak najbardziej każdy z nas może z niego korzystać, ale też nie każdy musi dobrze to znosić, więc to też chciałabym, żeby to zabrzmiało raczej tak, że każdy powinien z nas sprawdzić, jak się czuje z tym oddechem. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli mamy to pewne mity, które są obecne na temat oddychania, to one mogą sprawić, że my się zniechęcimy do treningu oddechowego, bo się po prostu gorzej poczujemy mm -hmm. po tych A ćwiczeniach. Się takimi mitami? Na przykład ciekawa. głębokie oddychanie. Bo samo w sobie głębokie oddychanie nie musi być złe, tylko najczęściej my je rozumiemy w sposób taki, że bierzemy haust, <śmiech> <śmiech> przepraszam, haust powietrza po prostu przez usta i później wielki wydech. I ten oddech jest szybki. I to jest najczęściej to, co nam się wydaje, że jest dobry. Głęboki oddech, czyli głęboki, szybki i duży. A ten oddech może nas hiperwentylować. A jeżeli nasze ciało nie jest przystosowane do przywracania takiego balansu, albo nie umie sobie poradzić z przywróceniem tego balansu, to po takim ćwiczeniu nam się będzie grędziło w głowie, będzie nas bolała głowa. To jest coś, czego my doświadczamy na przykład, jak pompujemy dużo balonów tak? na, na imprezy, że tam gdzieś się zaczyna kręcić w głowie. Więc dokładnie do czegoś takiego możemy doprowadzić. Dwa możemy robić to właśnie wzorcem tym wykorzystującym górną część ciała. Czyli zamiast pomagać przyponie w pracy, czyli tym, temu głównemu mięśniowi oddechowemu, który zapewnia nam rzeczywisty, prawdziwy, głęboki oddech, to my robimy to w górnej części klatki piersiowej. Na takiej zasadzie szybkiego i płytkiego oddechu. Więc to są takie najczęstsze, myślę, błędy. A, no i oczywiście plus oddychanie ustami. Jakby wymuszanie na ciele oddychania ustami, bo myślimy, że wtedy złapiemy więcej powietrza. A to też nie jest właśnie tak, że więcej tlenu dostarczymy ciału. Więcej tlenu dostarczamy ciału, kiedy oddychamy nosem. Więc to wszystko, zresztą mogą być błędy, które są już obecne w naszym wzorcu oddechowym, ale też mogą być elementami błędnie prowadzonych technik. Dlatego takie świadome podejście do oddychania, że oddech powinien być spokojny i wolny, wtedy sprawia, że oddech jest tym narzędziem, który przerwie to błędne koło stresu. Bo jak oddycha osoba, która jest w stresie? Bez problemu poznamy kogoś w stresie. W ogóle nie musimy z nią rozmawiać, bo widzimy. tak? Szybko, płytko i... To jest działanie układu współczulnego, tak? czyli tego układu, który jest odpowiedzialny za stres, tak, za reakcje stresowe, za reakcje walki i ucieczki. Więc bez problemu. Zobaczymy, że ktoś jest gotowy do walki. Tak? I nasz układ nerwowy też odbiera to jako sygnał, że jestem w stresie. Więc jeżeli ja chcę to zmienić, to muszę zacząć oddychać spokojnie, łagodnie i powoli. I ja to jak najbardziej mogę zrobić, bo mam kontrolę właśnie nad naszymi mięśniami oddechowymi, więc ten wzorzec zmienię. I. Nie zawsze jest to łatwe do zrobienia, bo jest to na przykład bardzo silna reakcja stresowa i nie będzie łatwo zmienić ten oddech, ale już sama świadomość, że ja mogę ten oddech spowolnić, już może być wyzwalająca właśnie z tego napięcia. Jestem ciekawa, kiedy mówimy o oddechu jak o narzędziu, czy masz tutaj na myśli to, że kiedy właśnie pojawia się jakaś sytuacja, kiedy czujemy, że jesteśmy zestresowani, zdenerwowani, potrzebujemy jakieś, jakiegoś wsparcia i wtedy tym wsparciem może być oddech? Tak jak powiedziałaś: Super, mm -hmm. mamy nad tym władzę, to zależy od nas. I tutaj używamy tego doraźnie jako narzędzia w sytuacji, kiedy jest taka potrzeba. Czy to jest nasze narzędzie na co dzień cały czas, jeśli korzystamy z niego świadomie przy. No, nie wiem, czy to jest możliwe, ale powiedzmy, ide w idealnym świecie przy każdym wdechu i wydechu. Tak, jeżeli nasz oddech spoczynkowy jest wydolny, to wtedy jesteśmy bardziej odporni fizycznie i psychicznie. Więc wtedy to sprzyja namszemu ogólnemu dobrostanowi. Więc jak najbardziej my musimy o ten spoczynkowy oddech zadbać. Ja też uważam, że oddech to jest najprostsza forma medytacji. A jak wiemy, medytacja też obniża nasz ogólny poziom stresu. Więc wprowadzenie takich codziennych technik, jako higiena życia, technik oddechowych, to też jest dołożenie do naszej odporności psychicznej takiej cegiełki, która stabilizuje nam ten wzorzec oddechowy, ten spoczynkowy oddech. Bo jeżeli nasz oddech jest zbalansowany, to oznacza, że on sobie poradzi z. z tak mówię o oddechu jako o sobie, <laughs> ale tak, oddech sobie poradzi z przywróceniem tego wzorca. Jeżeli jesteśmy w stresie, to jest normalne, że my jesteśmy czasami w stresie. Przecież na tym polega między innymi życie i przetrwanie, że bywamy w stresie, to wtedy oddech się zmieni. Tylko kluczem jest to, że ten oddech musi wracać do tego spoczynkowego oddechu. I ten oddech, który jest stabilny, szybciej do tego wróci. Mhm. Tak, ten balans będzie szybciej przywrócony. A jeżeli my jesteśmy w ciągłym napięciu, nie redukujemy tego poziomu napięcia z naszego układu nerwowego, to niestety, ale może będzie jakaś jedna sytuacja bardzo stresowa, która utrwali ten wzorzec stresowy jako nasz spoczynkowy. Więc wtedy jest trochę trudniej przywrócić balans na co dzień. Dlatego takie dbanie na co dzień. Jest po prostu elementem moim zdaniem koniecznym, tak, żeby być po prostu stabilnym. A zdrowy, prawidłowy oddech spoczynkowy to jaki? Jakie są fundamenty? Spokojny, przeponowy i przez nos. On musi być regularny, równomierny, adekwatny. Tutaj tych cech jest dosyć dużo, ale myślę, że najprościej jest to sprowadzić do tego, że jeżeli my jesteśmy w spoczynku, czyli nie jesteśmy zmęczeni, jesteśmy zestresowani, to oddech powinien być właśnie taki łagodny i rytmiczny, prawie niezauważalny. On nie powinien się wiązać z nadmierną pracą mięśni oddechowych, czyli nie powinniśmy czuć napięcia przede wszystkim w górnej części klatki piersiowej. On nie powinien być wykonywany przez usta, tylko właśnie przez nos, wdech i wydech to jest bardzo ważne. To taki oddech spoczynkowy możemy uznać za właśnie taki oddech stabilny, zbalansowany. Ale mówisz też, że oprócz tego. Takie codzienne narzędzia, taka codzienna higiena, zakładam, że to nie są jakieś ekstremalne ćwiczenia, tylko takie, które pomagają nas po prostu utrzymać ciało i, i ducha w zdrowiu. To jakie to by były ćwiczenia? Czy są takie, które mhm. są, powiedziałabyś, uniwersalne dla osób, które mają względnie dobry oddech spoczynkowy albo są przynajmniej świadome tego, żeby ten oddech obserwować. Tak, to są wszystkie ćwiczenia, które nam spowalniają oddech, bo ogólnie uważa się, że tempo oddechów mniej więcej na poziomie 6 oddechów na minutę jest takim tempem, który sprowadza balans w układzie autonomicznym. Też czasami się mówi, że to jest tempo, które zwiększa napięcie nerwu błędnego. Więc w nerwu, który jest odpowiedzialny za układ przysłuczony, czyli ten odpowiedzialny za relaks i regenerację, tylko to też nie jest tak, że my po tych ćwiczeniach będziemy, prawda, po prostu śpiący i, i wyciszeni, bo to właśnie bardziej przywraca taką stabilność tego układu autonomicznego, która właśnie pozwala nam na ten powrót, tak, z tych. Z z końców tego spektrum, w jakim my jesteśmy pobudzenia, do właśnie tej, tej równowagi, bo my też nie możemy być ciągle zrelaksowani, bo musimy też działać. Chociażby układ współczulny musi dominować rano, żebyśmy po prostu się obudzili i wstali, tak? Więc to jest jakby totalnie naturalne. Dlatego spowolnienie oddechu, nawet na początku poniżej naszej częstotliwości oddychania, Częstotliwość oddychania to jest w ogóle kolejny dosyć skomplikowany temat, bo ciężko jest policzyć nawet samemu tak totalnie obiektywnie, ile my wykonujemy oddechów na minutę, bo tym jest częstotliwość oddychania. Ktoś A, musiałby chyba za nas policzyć. Tak, ale to też nie jest, <laughs> okazuje się proste, naprawdę jest, bardzo dużo się pracuje nad tym, żeby opracować jakąś najbardziej obiektywną technikę. Najczęściej obecnie wykorzystuje się też wyliczanie tego ilości oddechów z HRV, które mierzą na przykład nasze zegarki, więc jak ktoś ma smartwatcha i on mierzy częstotliwość oddychania, to może zobaczyć, tak, ile mniej więcej wykonuje oddechów. No i standardowo u osoby zdrowej, dorosłej to jest około 16 oddechów na minutę, więc każda częstotliwość oddychania poniżej tego już będzie spowolnieniem oddechu. Ale ogólnie zaleca się raczej poniżej 10 oddechów na minutę, więc tutaj najlepiej jest też po prostu znaleźć jakąś aplikację, czy nawet filmik na YouTubie. Tych narzędzi jest bardzo duże, które pozwolą nam utrzymać to tempo oddechu. Najprościej jest nawet po prostu odliczać 5 sekund na wdech, 5 sekund na wydech i to już zaczyna nam stabilizować oddech właśnie na tym poziomie 6 oddechów na minutę, ale też musimy się obserwować po tym, bo dla jednych osób to będzie za wolno, a nie dla niektórych może być za szybko. Bo na co dzień oddycha ktoś wolniej i nie poczuje tego efektu takiego rozluźniającego po tym czasie. Więc najbezpieczniej jest po prostu oddychać wolno, zwrócić uwagę na oddech, wydłużać wydech. Właśnie to wydłużenie wydechu też jest tą techniką, która raz że spowalnia, a dwa że wydech stymuluje nam ten nerw błędny, więc to też przywraca właśnie tą taką yy, równowagę w tym układzie autonomicznym. Są też techniki oddechu przeponowego, czyli tutaj już bardziej wchodzimy w biomechanikę oddychania, czyli najprościej kładziemy ręce na dolnych żebrach i po prostu myślimy o tym, że oddech powinien zaczynać się tam, i gdy bierzemy wdech, one się rozszerzają. Kiedy robimy wydech, one się do siebie zbliżają, obniżają. I to też jest taka technika, która u wszystkich pozwoli zaktywować przeponę i ten oddech będzie głębszy, zresztą też będzie wolniejszy. Są też techniki, które są typowo oparte o świadomość oddechu, czyli po prostu się obserwujemy, nic nie zmieniamy, możemy się położyć, czyli taka forma relaksacji, i zaczynamy obserwować, gdzie oddech się pojawia, w jakim jest tempie, poczuć ten przepływ powietrza przez nos, przez gardło, jak się wypełniają płuca. Czyli tu już wchodzimy w takie elementy uważnościowe i to wtedy też będzie dla nas działało wspierająco. Oczywiście, tutaj myślę, że przy tym warto wiedzieć, że też nie każdy musi się czuć dobrze, jak obserwuje swoje ciało. Tutaj bardziej zależy od naszej ogólnej psychiki czy psychologii, bo są osoby, które mogą poczuć więcej napięcia, ale to po prostu można sprawdzić, czy akurat ta obserwacja ciała jest dla nas ok, dla większości osób jak najbardziej. Jest to pierwsza forma medytacji. No właśnie powiedziałaś o oddechu uważnościowym. Tutaj myślę, niedaleko leży oddech jogowy czy pranayamy, które. Są coraz bardziej popularne, i wierzę w to, że w ogóle yoga bardzo się przyczyniła do tego, też popularyzacja jogi we współczesnym świecie, do tego, tak. żeby o tym oddechu rozmawiać. Jestem ciekawa, jak Ty ze swojej strony się na to zapatrujesz i na ten trend, i na te techniki. Mhm. Czy one są dobre, zdrowe, służą nam? Yy, tak. Dobrze zastosowane techniki, bo mamy tam bardzo dużo tych technik, one jak najbardziej będą działały wspierająco dla naszego układu nerwowego, bo na przykład yy, też jest w wiodze dużo techniki, które oparte są na hiperwentylacji, na takim szybkim i szybkim, silnym oddychaniu. Więc u osoby, która jest właśnie stabilna na co dzień, to może być fajne pobudzające, może zmusić jej układ autonomiczny do właśnie takiego treningu przywracania tej równowagi, więc jak najbardziej ma to swoje miejsce. Ale jeżeli zostanie to zastosowane u osoby, która nie jest w tym balansie, ona już się hiperwentyluje wyjściowo. To może wzmocnić u niej zaburzenie oddychania. Więc tutaj, jak najbardziej, to są wspaniałe techniki. Ja w ogóle uważam, że yoga, może nie yoga, ale świat jogi dawno zauważył to, co my teraz sobie udowadniamy. Ale, tak jak zawsze, ktoś nas uczy na tej jodze, ktoś jest instruktorem i musimy mieć pewność, że ta osoba wie, co robi. Ja sama szkolę bardzo dużo instruktorek jogi, instruktorów jogi. Jest też tak, że ja pamiętam moje szkolenia z 2018 roku i pamiętam, ile było dyskusji o tym, żeby robić wdechy zawsze przez usta. Były takie, nie wiem, czy szkoły, czy osoby jakby tutaj nie chcę teraz nikogo wyciągać, tak, ale. Były jakieś przekonania, że ten głęboki właśnie oddech to jest taki oddech, który powinien by tam towarzyszyć. I teraz z perspektywy czasu, po tych kilku latach szkolenia, widzę, że coraz mniej się zdarza, że ktoś właśnie mówi, że ten taki oddech szybki, głęboki powinien być obecny podczas ćwiczeń jogi. Że już rzeczywiście mówi się o tym nosie. Zresztą podobno, ja to wiem od instruktorek właśnie jogi, podobno w podsta znaczy w podstawie... Tradycyjna yoga zawsze mówi o tym, że to powinno być oddychanie nosem. Gdzieś to potem się mm -hmm. w, który, w jakichś momentach zatraciło. Więc jak zawsze, to trochę zależy od tego, jakim profesjonalistą jest osoba, która nas uczy, niestety, bo wszędzie mogą wkraść się w błędy. I ja myślę, że yoga w swojej naturze jest jak najbardziej zdrowa i wspierająca. Tylko pytanie, w czyich rękach jest po prostu stosowana. I niestety z tym oddechem jest tak, że możemy po takim treningu jogowym, poprowadzonym nieprawidłowo, czuć się gorzej. Bo po prostu ta hiperwentylacja, bo najczęściej tutaj sprowadzamy to do hiperwentylacji, nam nie służyła. I tak samo nawet, jeżeli nie mamy drużnego nosa, bo jesteśmy przeziębieni, albo mamy problemy z zatokami, czyli tu wchodzimy już w problemy zdrowotne, a ktoś będzie nam forsował oddech naprzemienny to możemy się czuć niedotlenieni po takim treningu. Także tutaj trzeba po prostu indywidualnie dobrać techniki i wszystko będzie okej. Okay. Czyli jak w wielu rozmowach wracamy do podobnego wniosku, mm -hmm. że jednak to jest ta sama obserwacja i dobranie tego do siebie. Ja dodam jako ciekawostkę, że też poznałam ćwiczenia oddechowe dzięki jodze, ale zorientowałam się po latach, dopiero kiedy miałam możliwość praktykowania na żywo z drugą osobą, mm -hmm. bo uczyłam się przez ekran, więc mm -hmm. nikt nie mógł zobaczyć, co ja robię i czy rzeczywiście robię to dobrze. I ja nauczyłam się oddychać do brzucha nie mhm. do przepony, tylko do dołu brzucha, bo mi się wydawało, że to jest ten oddech. Jest jeden częsty, naj, tak. najlepszy. To jest bardzo często też mit taki, który mm, funkcjonuje, że my powinniśmy oddychać brzuchem. A niestety, mm, jeżeli głównym wzorcem dominującym jest oddech brzuszny, to trzeba się zastanowić nad miśniami brzucha, tak? Albo czy właśnie to nie jest to wzmocnione. Więc y, na szczęście y, teraz właśnie z perspektywy tych lat y, moich szkoleniowych widzę, że to już jest takie oczywiste, jak ktoś wchodzi do mnie na szkolenie, to od razu wszyscy wiedzą, że dron żebrowy, prawda? Że, to, że to rzeczywiście się zmieniło, ale jeszcze parę lat temu, tak, rzeczywiście ten oddech do brzucha był forsowany, on jest nienaturalny też, bo też myślę, że w tym momencie warto jest dodać, bo może słuchacze, słuchaczki mają inne właśnie doświadczenia. Że obserwacja oddechu, i to, że my zauważamy, że brzuch się unosi, to jest okej. Okay. Tylko chodzi o to takie wypinanie tego mm -hmm. brzucha do góry, na wdechu i wciąganie wręcz na wydechu. Powiedziałaś już kilkukrotnie o hiperwentylacji, więc nie mogę mm -hmm. się powstrzymać, ponieważ, tak jak zaznaczyłam, kwestia oddechu, ale przede wszystkim tych ćwiczeń oddechowych, które mają spełnić jakąś, jakąś funkcję, mają mm -hmm. nas wprowadzić w jakiś stan, mają potencjalnie nas, mm -hmm. no, na przykład bardzo obiecująco uszczęśliwić. Nie mogę nie powiedzieć o, o pewnych technikach, które zdobyły ogromną popularność, jak choćby techniki Wim Hofa, mhm. czy takie spotkania Psychedelic Breath. Świadomość oddechu jest coraz większa, więc to jest super. Mhm. Ja staram się zawsze szukać tych plusów, mhm. ale jednocześnie kiedy słyszę o tych zagrożeniach, o których wspominasz, to myślę sobie, że tutaj też coś może pójść nie tak. Zastanawiam się, czy jest na co uważać, kiedy decydujemy się, żeby takie techniki wprowadzić i no, właśnie, jak je wprowadzać, czy je wprowadzać i z kim je wprowadzać? Przede wszystkim z instruktorem. To myślę, że jeżeli już mówimy o konkretnych metodach, to powinniśmy robić to pod okiem bezpośrednio instruktora, a nie gdzieś tam z filmików w internecie czy z jakiejś aplikacji, bo po pierwsze, nie ma komu nas skorygować. Albo dobrać intensywności, więc to jest najczęstszy problem. I rzeczywiście takie metody oparte o hiperwentylację, bo te metody są oparte głównie o hiperwentylację, one mają swoje miejsce. Tylko one nie są dla wszystkich. W ogóle może zacznijmy od tego, że nie ma żadnej metody, która byłaby dla wszystkich. Jeżeli my chcemy pracować z oddechem, szczególnie terapeutycznie, to my musimy mieć indywidualnie ten dobrany trening. A konkretne metody najczęściej mają. Pewien schemat postępowania, który jest ogólny. I akurat przy metodach, które oparte są o hiperwentylację, ja jestem bardzo ostrożna, bo hiperwentylacja jest czymś, co towarzyszy ludziom też w spoczynku. Jeżeli mamy zaburzony oddech, to bardzo często jest to właśnie zaburzenie związane z nadmiernym oddychaniem. I jeżeli my robimy to na co dzień i jeszcze się potem chcemy leczyć dokładnie tym samym, no to brzmi trochę. I tak nie intuicyjnie. I, i, tak, nie intuicyjnie, jest jakiś zgrzyt. I rzeczywiście y, bywają osoby, które po zastosowaniu technik hiperwentylacyjnych miały pogorszenie stanu zdrowia. I od razu też podkreślam, że to nie jest tak, że one są szkodliwe, tylko one były nieodpowiednio zastosowane. Więc zawsze powinniśmy najpierw przyjrzeć się sobie, swojemu oddechowi, swoim objawom, żeby zobaczyć, czy my możemy sobie na te... Oddechy szybkie pozwolić. I tutaj myślę, że też e, chociażby z metodą Hofa jest tak, że ona jest też kierowana do pewnej grupy odbiorców. Ona jest bardzo popularna, e, wim jest po prostu osobą bardzo charyzmatyczną, i najczęściej to będą osoby, e, które są wysportowane, są to osoby, które są młode. Oczywiście wiadomo, że nie, nie jest to 100%, tak e, tych odbiorców, ale jednak. Jest pewna grupa, która głównie się tym interesuje i te osoby wyjściowo mogą mieć po prostu lepszy stan zdrowia, bo są aktywne, bo są młode, bo są silne. I one mogą właśnie korzystać z tych benefitów, które daje hiperwentylacja, czyli właśnie to takie silne pobudzenie, wchodzenie w stan stresu, żeby nasz organizm to wyrównał te wszystkie mechanizmy, można powiedzieć, że trenują mhm. przywracanie balansu. Te metody też są oparte po hiperwentylacji o bardzo długie wstrzymanie powietrza, czyli o hipowentylację. I w tym momencie zobacz, w jakim my jesteśmy spektrum. Najpierw się hiperwentylujemy, a potem mamy bezdech długi. Więc to są bardzo silne czynniki działające na organizm. I jeżeli my nie jesteśmy w stanie tego wyrównać, czyli nasz układ nerwowy, mechanizmy biochemiczne w klinie są w stanie tego wyrównać, no to my rzeczywiście możemy być w potencjalnym zagrożeniu. Chociażby możemy zemdleć, tak? Jakby, albo możemy mieć ból głowy po czymś takim. Więc tutaj możemy z tego skorzystać, ale trzeba umieć z tego skorzystać. Tak? Więc to nie jest tak, że unikałabym tych metod, tylko po prostu bym ostrożnie do nich podchodziła. To jest, myślę, że pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że na pewno jest silne też działanie po prostu placebo. Zresztą często takie treningi są wykonywane w grupach. Jesteśmy w grupie, jesteśmy wśród ludzi. Sam fakt robienia czegoś z ludźmi, koordynowania naszych ruchów z drugim człowiekiem, to już jest pozytywny wpływ. Więc tutaj e, psychedelic breath, tak, że tam jest ten element bycia w grupie. Myślę, że to jest bardzo silny czynnik, który sprawia, że ludzie mogą się czuć dobrze. Poza tym jest też tak, że jeżeli my dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby uwolnić emocje, bo jest tak, że w momencie tej hiperwentylacji wymuszonej mamy odcinaną. Korę czołową, czyli korę, która jest odpowiedzialna za nasze takie świadome myślenie, przetwarzanie takie na wyższym poziomie różnych informacji. I gdy my się hiperwentujemy, to przepływ krwi w mózgu spada, więc te świadome ośrodki są jakoby wyłączane. I wtedy mogą przejąć kontrolę te wszystkie głębokie struktury, które są odpowiedzialne za emocje, za wspomnienia. Więc jeżeli my robimy coś intencjonalnie, po to, żeby się uwolnić, i jeszcze odchodzi od nas ta świętoma kontrola, to. Dajemy sobie przyzwolenie na no, to uwolnienie tych emocji. Więc stąd jest ten czasami stan euforii, szczęścia, yy, płaczu, łez. I to może być oczyszczające i fajne, ale ja zawsze staram się pamiętać też o tych jednostkach, które nie są w stanie sobie poradzić z takimi silnymi emocjami. Nie są gotowe na to, bo też nie wiedziały, dokładnie, czego się spodziewać dokładnie. po takim treningu. I czy one dostaną wsparcie, bo jeżeli my jesteśmy. W gabinecie terapeutycznym, i przy nas jest osoba, która jest specjalistą w tym, co robi, albo ma jakąkolwiek świadomość, na przykład o traumie, to my jesteśmy w bezpiecznych warunkach. Ale czy grupa ludzi obcych nam jest grupą ludzi, która będzie nas wspierać w momencie, kiedy my doznamy, na przykład, retraumatyzacji, bo do tego też może dojść podczas takiego uwolnienia. Więc znowu, czy my wiemy, gdzie idziemy? Czy my wiemy, czego się spodziewać, i czy my dostaniemy wsparcie. Więc nie chcę straszyć, ale uważam, że nie powinniśmy iść za tłumem w takich sytuacjach. Po prostu. I po raz kolejny sprawdzać, do kogo idziemy. Myślę, Dokładnie, że też im więcej będzie, nie wiem, czy regulacji, czy może po prostu zasad pod tytułem. Mamy do przeczytania regulamin takich zajęć, i wiemy, z jakimi konsekwencjami mm. możemy się liczyć. Może to już by parę osób zatrzymało tak. i dzięki temu ochroniło. Nie wiem, czy teraz stosuje się w ogóle takie, takie praktyki, żeby uwrażliwiać nie. ludzi na to, że to może nie być dla nich. Nie, niestety nie. Tym bardziej, że. Takim trenerem oddechu często może zostać każdy. Nie ma wymogów żadnych co do tego, kto może pójść na takie szkolenie. A czasami są to trzy, czterodniowe tylko szkolenia, i ta osoba nie musi mieć żadnego wykształcenia psychologicznego, medycznego. Więc wydaje mi się jednak, że to jest dużo za mało, żeby potem móc pracować z osobami, które na przykład przeżyły jakieś traumy. A oddech często jest wykorzystywany w terapii traumy. Jest dużo metod, które są głównie na tym sfokusowane. I dlatego te metody i te narzędzia w odpowiednich rękach mogą działać cudowne rzeczy. Ale u osoby, która po prostu. Na przykład przeczytała jakieś książki o oddychaniu i stwierdziła, że ona chce się tym zajmować, wspaniale, ale to może być za mało, żeby prowadzić pacjentów. I dlatego też ja, jak szkole osoby na moim kursie, to muszą być to osoby z odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem, które mają już doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem, bo moim zdaniem to doświadczenie i ta wiedza daje już tą dozę bezpieczeństwa, że one dobrze wykorzystają techniki, które ja im przekazuję. Więc sprawdzajmy, do kogo idziemy, jakie ta osoba ma kwalifikacje. Ja często słyszę w przeróżnych rozmowach, że nasze... Pokolenie czy nasze czasy to są takie czasy bycia królikami doświadczonymi, bo <noise> jest tyle nowych <noise> rzeczy, jest. jest tak dynamiczny rozwój, a my trochę jeszcze nie nadążamy z tym, żeby to wszystko regulować. I wierzę, że za ileś lat, jak się spotkamy, to już będzie bardziej uporządkowane no pewnie, i będziemy patrzeć tak. wstecz na to, się dzieje i myśleć sobie, Boże, jak, jak bardzo zdezorganizowany był ten świat, kiedy my już łapaliśmy się tych wszystkich Dokładnie. nowinek, ale zupełnie nie wiedzieliśmy, jak tak, z tym pracować. Ale w ogóle Myślę, że ten świat taki nazwijmy to fitness, well-being, to jest bardzo młody świat. To mówimy prawdopodobnie o ostatnich kilkudziesięciu latach. Więc my tak naprawdę tworzymy to. My jeszcze bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Boom na badania na przykład nad oddechem to jest ostatnie kilka lat. Zapoczątkowała to pandemia. Na pewno mhm. jest tego dużo więcej, bo po prostu zaczęto potrzebować pracy z oddechem jako formy rehabilitacji. Więc... To są ostatnie lata. Ja jestem fizjoterapeutą, a zawód fizjoterapeuty został uregulowany dosłownie kilka lat temu. Prawda? A jest to obecne też e, powszechnie. Więc to jest, my jesteśmy w takim momencie dokładnie, kiedy my kreujemy pewne rzeczy. Wielu rzeczy nie wiemy, i dlatego myślę, że ta ostrożność i świadomość tego, co my też jako terapeuci, trenerzy, specjaliści, co my robimy, żeby po drugiej stronie człowiek zyskiwał, a nie tracił. Więc ta świadomość też ogólnie środowiskowa jest bardzo ważna i cieszę się, że o oddechu mówi się dużo. I też cieszę się, że są takie metody jak metoda Wimachowa, bo one trafiają do szerokiego grona ludzi. I to jest fajne, że osoby, które może nigdy by o technikach oddechowych nie usłyszały, bo na jogę patrzą krzywym okiem, bo nie każdy przecież musi to lubić, to znajdą tam wsparcie. Tylko musimy świadomie do tego podchodzić. Świadomie, uważnie nie łykać wszystkiego, co po prostu nam mówi yy, internet. Bo tutaj niestety, albo stety, głównie stąd czerpiamy wiedzę na temat takich technik. No właśnie, po raz kolejny mamy tutaj bardzo dużo plusów, mhm. ale mamy też bardzo dużo minusów, bo każda rzecz może wyko być wykorzystana dla naszego dobra i, no i odwrotnie. Ale jak mówiłaś o, o metodach Machowa, to powiedziałaś, że często on trafia do osób wysportowanych, które już są w bardzo dobrej kondycji. Albo przynajmniej mi się tak wydaje, mm -hmm. fizycznej. Dlatego nie mogę nie zapytać o aktywność fizyczną i o trening. Jak trening i oddech się łączą, jak my możemy z tego oddechu korzystać podczas treningu, i właśnie ile też mamy mitów wokół tego, że na przykład zrobienie intensywnego kardio, kiedy się hiperwentylujemy, mm -hmm. jest super ważne. Pytanie, mhm. czy aby na pewno jak to jest z tym treningiem tak, i oddechem? Trening i aktywność fizyczna są niezbędnymi elementami do tego, żeby przywracać zdrowy oddech. Mhm. Że na którymś poziomie pracy z oddechem musimy wprowadzić aktywność fizyczną, bo właśnie między innymi cardio trenuje nam układ oddechowy, po prostu układ krążenia układ oddechowy, czyli ci głów, tych głównych wykonawców oddechu, tak? Więc jak najbardziej to jest niezbędne? I tutaj myślę, że największym mitem to jest to, i tu uwaga będzie pewnie zaskoczenie, że nam się wydaje, że my musimy w konkretny sposób oddychać podczas ćwiczeń. Bo to nie do końca tak jest. Jeżeli my mamy wydolny oddech, to nasz oddech spokojnie się dostosuje do ćwiczeń, do intensywności, więc tu tak na dobrą sprawę nie musimy bardzo nad tym się zastanawiać. Możemy wykorzystywać niektóre techniki oddechowe jako wsparcie treningu chociażby ustabilizowanie ciała, możemy wykorzystywać pewne metody. Tutaj najbardziej popularną, chyba metodą, to jest np. Oxygen Advantage, czyli metoda oparta o taką hipowentylację, którą stosuje się podczas treningu, żeby podnosić naszą teoretycznie wydolność, wzmacniać nasz układ oddechowy, się też mięśnie oddechowe, bo wstrzymania powietrza wzmacniają nasze mięśnie oddechowe, co się przyłoży na naszą wydolność. Więc to są takie techniki bardziej specjalne. A w takim podstawowym wydaniu to my musimy zadbać znowu o ten oddech spoczynkowy, oddech przeponowy, żeby nasza przepona miała pełną ruchomość, bo jeżeli nasza cała klatka piersiowa i przepona nie są w pełnej swojej mobilności, to my po prostu będziemy mieli mniejszą wydolność, bo po prostu mniej powietrza będzie trafiało do naszych płuc. Będziemy mnie, mieli mniejszą mobilność ciała, bo klatka piersiowa jest trzonem naszego ciała, więc tutaj dla celów mobilnościowych jest warto zadbać właśnie o ten oddech, żeby był pełen. Pełen w, na zasadzie amplitudy ruchu, tak? Bo oddech to też jest ruch, to jest zażyw ruchowy. Dwa, dobrze działająca przepona to jest większo, większa stabilność core, czyli trzonu naszego ciała, czegoś, co stabilizuje nasz kręgosłup, nasze ciało podczas na przykład dźwigania ciężarów, więc tutaj też musimy o to zadbać, żeby zaktywować przeponę, jako mięsień stabilizujący, mięsień też posturalny, bo stabilność też przykłada się na naszą posturę. Prawidłowo pracująca przypona, czyli w tym pełnym swoim zakresie ruchomości, oddech przyponowy poprawia też naszą równowagę. Więc tutaj też wszelkie y, ćwiczenia, jakie wykonujemy bardziej. Chociażby utrzymanie pozycji z jogi, też może być związane z tym, że ten oddech powinien być właśnie przyponowy. No i. Taka dosyć, myślę, że modna obecnie kwestia oddychanie nosem podczas wysiłku mhm. fizycznego. Yy, I tutaj też jest to dosyć złożony temat, ale myślę, że najprościej jest to sprowadzić do tego, że im mamy lepszą wydolność, tym też dłużej jesteśmy w stanie oddychać nosem przy danej intensywności. Więc powinniśmy dążyć do tego, żeby to oddychanie nosem było dla nas jak najprostsze podczas aktywności. I im jesteśmy w stanie szybciej na przykład ćwiczyć i oddychać wtedy nosem, ile jest dla nas komfortowe, to znaczy, że nasza wydolność jest lepsza. Ale też możemy stosować oddech przez nos jako takie ograniczenie, taki dodatkowy ciężar. Ja czasami porównuję to do tego, że jak na przykład biegniemy i chcemy... Wzmocnić nasze ciało, to możemy pobiegać sobie z 20-kilogramowym plecakiem, i po tym jak go zdejmiemy, to będzie nam lżej. I podobnie możemy potraktować właśnie oddychanie przez nos podczas wysiłku fizycznego, że jeżeli wymusimy taki trening, oczywiście to też od razu e, tutaj mówię, że najlepiej robić to z instruktorem, żeby wiedzieć na jakiej intensywności to robić, to potem jak zaczniemy oddychać już swobodnie, normalnie, czyli na przykład trybem mieszanym, wdech nosem, wydech ustami, to będzie nam lżej. Po prostu. Będziemy się na przykład mniej męczyć. Ale też do tego trzeba się przyzwyczaić, to trzeba wytrenować. To nie jest tak, że teraz z ulicy wszyscy chodźmy tak, i oddychajmy tylko nosem podczas intensywnych treningów. To będzie po prostu trudne. Możemy wykorzystywać wydech, żeby nas chronił, szczególnie jeżeli mamy jakieś problemy. Tutaj szczególnie myślę, że kobiety, które mają problemy z mięśniami na miednicy, Wydech może chronić osłabione mięśnie, wzmacniać ich skurcz, ponieważ w trakcie oddechu, gdy oddychamy, to zarówno przepona i mięśnie namiennicy współpracują ze sobą. I właśnie możemy wykorzystywać oddech do tego, żeby regulować napięcie mięśni namienicy. Szczególnie, jeżeli właśnie jest jakieś zaburzenie albo one są osłabione. Więc tutaj... Mm, nawet przy podnoszeniu jakiegoś dużego ciężaru ten wydech może nam pomóc. Oczywiście mamy też techniki takie jak manewr salwy, czyli takie tak nabranie powietrza, zatrzymanie, żeby mm -hmm. ten cały kor ustabilizować, ale to już jest przy takich naprawdę maksymalnych e, obciążeniach może być stosowany. Więc ten ondech gdzieś tam wszędzie się, e, prawda, przywija w treningu i rzeczywiście jest ważny, ale to nie jest tak, że każde ćwiczenie my musimy się zastanawiać, kiedy wdech, kiedy wydech. Z tego co mówisz, wynika też trochę, że każdy trening jest jednocześnie treningiem oddechowym. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak jest. I dlatego też, yy, szczególnie jak zaczynamy trenować yy, oddech, i przy okazji aktywność fizyczną, to wtedy warto jest uważniej do tego podejść, mm -hmm. poobserwować swój oddech, zobaczyć jak on się zachowuje, czy nie mamy tendencji na przykład do wstrzymywania powietrza, bo to wstrzymywanie powietrza podczas aktywności fizycznej jest dosyć częste. Więc tutaj raczej utrzymanie takiego płynnego oddechu będzie dla nas bardziej wspierające niż na przykład rozliczanie każdego ćwiczenia, prawda, na ręka do góry, to wdech, opuszczam, wydech. To nie zawsze musi tak wyglądać. Tylko właśnie utrzymanie tego płynnego, regularnego oddechu, oczywiście adekwatnie też do naszego metabolizmu, bo to musi iść też za naszym zmęczeniem, więc podczas wysiłku fizycznego, na przykład kardio, jak my oddychamy tak szybko, to tak naprawdę to nie jest stricte hiperwentylacja, tylko to jest naturalne zwiększenie wentylacji związane z metabolizmem naszego ciała i to jest normalne, bo wtedy nasze ciało produkuje też, właśnie może powinnam zacząć od tego, że w hiperwentylacji jest ten problem, że my tracimy dwutlenek węgla, a nasz organizm Potrzebuje balansu pewnego gazów oddechowych, tlen, dwutlenek węgla, żeby utrzymać homeostazę. Może też to sprowadzić do utrzymania pH. I jeżeli mój organizm nie produkuje tego dwutlenku węgla, a ja wydycham, 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 bo oddycham szybko, to mogę wejść w zaburzenie pH mojego ciała. Wchodzę wtedy w zasadowicę oddechową, tak zwaną, i wtedy mogą być właśnie te wszystkie objawy. A podczas wysiłku fizycznego, ja oddycham szybciej, ja wydycham. Ale moje pracujące mięśnie i mój pracujący organizm produkuje ten dwutlenek węgla. Więc mimo, że ja szybko oddycham, to ta równowaga jest zachowana. I problem jest wtedy, kiedy ja oddycham za szybko, a mój metabolizm nie nadąża tego produkować. Czyli to będzie się objawiało jakieś takie za szybkie zmęczenie. Po prostu. A jak podnosimy naszą odporność na zmęczenie? wysiłkiem fizycznym. Dlatego tutaj ta aktywność fizyczna jest takim niezbędnym elementem. Tutaj naszą tolerancję też na dwutlenek węgla, który rośnie na przykład podczas wysiłku fizycznego, też możemy robić odpowiednimi metody, metodami oddechowymi, właśnie na przykład poprzez hipowentylację, czyli wstrzymywanie powietrza. Tutaj właśnie ta metoda tlenowej przewagi jest tak najbardziej popularnie stosowana. Więc znowu w podstawie musimy nad czymś popracować. Ale jak mamy tu stabilną podstawę, to możemy sobie dorzucić jakieś takie techniki specjalne, jak ja to mówię. No właśnie, zostając przy tej podstawie dla osób, mm -hmm. które uprawiają sport rekreacyjnie, dla przysłowiowego zdrowia, czy po prostu obserwowanie tego oddechu, skupianie się na tym, żeby on był płynny, w miarę jednostajny, jak najdłuższy, i też skupianie się na tym, żeby oddychać nosem jak najdłużej. Czy to mm. jest taka Pigułka startowa dla Myślę, osób, które tak. chcą Myślę, po prostu swoją tak. wydolność zwiększać i żyć w zdrowiu. Tak, i oczywiście pamiętamy też o tym oddechu przeponowym. Tak, to jest ta taka podstawa dla nas, i znowu zawsze jeszcze taka uwaga, wskazówka: że jeżeli problem mamy z oddychaniem nosem na co dzień, to wymuszenie oddychania nosem podczas wysiłku fizycznego może być po prostu nieadekwatne, więc tego nie robimy. Ale jeżeli nie mamy problemu, to możemy nawet schodzić z intensywnością wysiłku do takiego poziomu, żeby to oddychanie nosem było ok, to wtedy to też będzie dla nas już pozytywne i działało treningowo. Czyli znowu schodzimy troszeczkę niżej do bazy, do fundamentu. Słuchamy ciała. Tak, Sandra, na koniec mam do ciebie takie pytanie i taką prośbę: czy mogłabyś się podzielić? Po jednym przykładowym ćwiczeniu oddechowym, bo powiedziałaś już na przykład o tym, że aby się uspokoić, nieco wyciszyć, ale nie usnąć, mm -hmm. możemy choćby przedłużać nasz wydech. Mm -hmm. I czy mogłabyś podać coś na przykład też na skupienie, coś takiego rzeczywiście wyciszającego pod kątem spania i jedno ćwiczenie na pobudzenie? Czyli mhm. skupienie, spanie, pobudzenie. Tak, na skupienie to fajne są wszystkie te ćwiczenia, które są oparte o rozliczenia. Czyli na przykład y, chyba najpopularniejsze oddychanie po kwadracie, mhm. tak? czyli wdech na 4, pauza na 4, wydech na 4 i pauza na 4 i po prostu w takim rytmie sobie oddychamy. Tak samo możemy sobie taki kwadracik po prostu narysować, y, jeżeli jesteśmy nie wiem, na egzaminie gdzieś z boku i po prostu wodzić wzrokiem. To też bardzo pobudzająco na skupienie działa. Na wyciszenie przed snem możemy nawet po prostu liczyć oddechy. Skupiamy się na obserwacji oddechu czujemy ruchy, możemy położyć rękę na klatce piersiowej, rękę w górnej części brzucha i po prostu czuć te oddechy i spokojnie liczyć wdech, wydech. Nic nie zmieniamy, jesteśmy obserwatorami i liczymy. Mi się na... chce śmiać, tylko, że przypominam się, jak byłam dzieckiem i mm -hmm. zachęcano mnie do liczenia baranów, no to tak. można po prostu liczyć oddechy. Tak, tak, myślę, my, myślę że to lepiej działa, tak. bo przekierowuje uwagę na ciało, a ciało lubi być zastrzeżone a na pobudzenie to właśnie na przykład takie silne wydechy. Możemy brać wdech nosem i dmuchać jak na świeczkę cztery serie. Po tej serii odpoczywamy lub jeżeli wiemy, że możemy to możemy wstrzymać powietrze i po odpoczynku czy po wstrzymaniu kolejna seria. Wdech cztery takie silne oddechy i wydechy i powtarzamy takich kilka cykli. Czyli zawsze jak chcemy się pobudzić, to mamy dwa narzędzia. Szybkie oddychanie, lub wstrzymanie powietrza, silne wstrzymanie powietrza. Ale to od razu mówię, że to są już takie techniki bardziej y, uważne, ostrożne do zastosowania, bo nie dla każdego. Na sam, sam sam koniec powiedz mi, dla kogo jest trening oddechowy specjalistyczny z trenerem oddechu? Kto powinien z tego korzystać? Jak często, mm -hmm. jak regularnie? Każda osoba, która czuje, że coś się z jej oddechem dzieje nie czuje się dobrze, mówiąc ogólnie, bo to chodzi o ogólny dobrostan. Osoby, które odczuwają dużo stresu, niepokoju, zawsze powinny sprawdzić po prostu i zobaczyć, jakie techniki będą potrzebne. Osoby oczywiście, które chorują na choroby układu oddechowego, to jest też bardzo duża grupa osób, która powinna skorzystać z reedukacji oddechowej. Zachęcam sportowców, szczególnie zawodowych, żeby też skorzystali i może zabrzmi to bardzo ogólnie, ale wszyscy. Po prostu każdy, jeżeli czuje taką potrzebę i chce wiedzieć coś więcej o swoim oddechu, zobaczyć, jak może z tego korzystać, nauczyć się to, zachęcam. I oczywiście takie osoby to skorzystają z tego raz, dostaną wskazówki i mogą więcej nie przychodzić. A osoby, które właśnie mają jakieś zaburzenia w oddechu, właśnie czują, że mogą mieć tu hiperwentylację, to nadmierne oddychanie. To czasami jest to praca przez kilka tygodni, a nawet czasami miesięcy, a czasami po prostu wdrażamy jakieś zachowania, które trzeba utrzymać przez cały czas. Bardzo się cieszę, że to mówisz, dlatego, że sama pokusiłabym się o stwierdzenie, że taki warsztat oddechowy u odpowiedniego specjalisty posłuży naprawdę każdemu z nas, bo jeżeli każdy ma szansę, żeby żyło mu się chociaż trochę lepiej, bardziej jakościowo, to myślę, że zdecydowanie warto. Myślę, że tak. Sandra, ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za wiedzę, którą się podzieliłaś, chociaż dzielisz się nią na co dzień u siebie w swoich przeróżnych kanałach i osoby, które są zainteresowane tematami oddechu, myślę, że najlepiej byłoby jeszcze te wszystkie zagadnienia sobie zgłębić, no bo jednak wiedza i potem praktyka doprowadzi nas do tego, żeby ten oddech był prawidłowy, a nie tylko przesłuchanie zajawki w postaci godzinnej rozmowy. Wielkie dzięki i dziękuję, wszystkiego również. dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję Lagree Warsaw za objęcie patronatu nad odcinkiem. Metoda Lagree to bezpieczny trening, dzięki któremu wysmuklisz sylwetkę, zbudujesz siłę i elastyczność, dbając o zdrowie kręgosłupa i stawów. W opisie odcinka znajdziesz kod rabatowy na dowolny pakiet treningów. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTube i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.